On pokazał, Lech Kołakowski, że nie ma kręgosłupa, że nie ma zasad moralnych, że dla niego nie funkcjonuje nic, co jest ważne w polityce poza pieniędzmi. Musimy pamiętać o skromności. Koniec z arogancją władzy. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Mamy do czynienia z tłustymi kotami w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj spotkała ta sytuacja obóz Zjednoczonej Prawicy. Może kosztować uratowanie sejmowej większości? Dokładnie 174 tysiące złotych. Tyle w 5 miesięcy zarobił poseł PiS Lech Kołakowski i widać to teraz wyraźnie w jego oświadczeniu majątkowym. Poseł najpierw z PiSu odszedł, a potem wrócił, dostając dodatkową pracę w państwowym banku. Polityki nie idzie się dla pieniędzy. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. W końcu okazało się, za jakie pieniądze sprzedał się Lech Kołakowski. Za jakie pieniądze wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw w blasku fleszy opuszczał tą partię. Tylko po to, by zmusić Jarosława Kaczyńskiego do odpowiednich decyzji, czyli do wydania pieniędzy na powrót Lecha Kołakowskiego do partii. Opuszczał Prawo i Sprawiedliwość, kiedy zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt. Już teraz wiemy, że nie zrobił tego dla rolników. On zrobił to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Do polityki nie idzie się 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 dla pieniędzy. Przez kilka miesięcy nie chciał powiedzieć, ile dostał pieniędzy za co? Za to, że wrócił do PiSu. A dlaczego wrócił do PiSu? Bo dostał prominentną posadę w Banku Gospodarstwa Krajowego, za którą dostał 174 tysiące złotych za 5 miesięcy pracy. Dostał także służbowy samochód i dodatkową ochronę zdrowia. Te pieniądze się im po prostu należały! Te pieniądze się im po prostu należały! Co zrobił przez 5 miesięcy w BGK? O nic, nie może pochwalić się żadnym sukcesem. Ale później został też wiceministrem rolnictwa. Postawił kolejny warunek za tą jedną podnoszoną rękę dla Prawa i Sprawiedliwości. On sam mówił bardzo często o swoich kolegach z PiSu, że to są tłuste koty. Już teraz wiemy, że mówił nie tylko o kolegach, ale mówił też o sobie. To on jest tłustym kotem, który poszedł tam tylko i wyłącznie się nażreć, napchać swój brzuch. Co zrobił Lech Kołakowski? Nic. Kto go za to rozliczy? Rozliczył go Agrounia.